Jacek Gniadek, werbista z Santiago de Chile, zapraszam na kolejny odcinek audycji Okiem Misjonarza spod chilijskiej kordyjery Misje i Ekonomia. Buenos dias, szczęść Boże. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Okiem Misjonarza. Dzisiaj o tym, że postpiątkowy to nieprzeżytek i ma wpływ na ekonomię. W Chile i w Argentynie nie jest lepiej niż w Europie. Trwa walka o rodzinę i o tym, jak w tej walce poległ katolicki Uniwersytet Valparaíso. W ubiegłym tygodniu Zuckerberg przeprosił za cenzurowanie wiadomości o COVID-zie na Meta, ale nie wszyscy ulegli naciskom większym od siebie. Zacznijmy od Chile. Jestem tu już od ponad 5 miesięcy. Od pewnego czasu śledzę na X konto arcybiskupa Santiago Fernando Chomalí. Jest on bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Jego ostatni felieton nosi tytuł Chile za kolejne 50 lat. Widzę, że proces sekularyzacji w tym kraju postępuje chyba szybciej niż w Polsce. Nie ma powołań, spada liczba wiernych chodzących do kościoła. Chile ma najniższy współczynnik dzietności w Ameryce Łacińskiej. Jest on nawet niższy niż w Polsce. Chile jest jednocześnie najbogatszym krajem w tej części świata i przyciąga do siebie migrantów. Jest więc się czym niepokoić. Arcybiskup pisze, poszukując przyczyn tych problemów, że wszystko jest na sprzedaż, narzeka, że nawet tak istotne aspekty ludzkiej egzystencji, jak opieka zdrowotna, mieszkanie i edukacja. Ale nie tędy chyba droga. Problem nie ma charakteru ekonomicznego. Materializm i konsumpcjonizm ma inne źródło. Papież Jan Paweł II interpretował zjawisko konsumpcjonizmu jako błąd mentalny, który nie jest ściśle związany z konkretnym systemem ekonomicznym. Problem leży w kulturze, która dzisiaj często jest oderwana od moralności. W ekonomii nie ma podziału na dobra konsumpcyjne i dobra kapitałowe. Podziały te zachodzą w umyśle działającego człowieka. Narzekamy na konsumpcjonizm, winimy za to ekonomię, a problem polega na porzuceniu ascezy, która kiedyś prowadziła nas do cnoty umiarkowania. Jestem tu dopiero od 5 miesięcy, więc na razie obserwuję. W kościele panował dobry zwyczaj postu piątkowego. Nie widzę tego w kościele w Chile. Drobna rzecz, ale jeśli jest dobrze praktykowana, to uczy dystansu do świata. Co jakiś czas arcybiskup Santiago udziela wywiadów. W najnowszym, jako kanclerz Uniwersytetu Katolickiego Santiago mówi, cytat: Uniwersytet, na którym nie porusza się wszystkich tematów, nie jest uniwersytetem, ale nie możemy zaprzeczyć ani ukryć naszej tożsamości. Uniwersytet katolicki jest klejnotem naszego kraju. Koniec cytatu. Jak jest na Uniwersytecie Katolickim w sąsiednim Valparaíso? Ten papieski uniwersytet nakazał usunięcie ze wszystkich swoich platform elektronicznych materiału wideo, na którym profesor tej uczelni, José Gallardo Matus, zwrócił uwagę, że zmiana płci nie istnieje i jest kłamstwem. Profesor Matus, który jest profesorem genetyki i genomiki stosowanej, mówi, cytat: Jako naukowiec mogę bez wątpienia stwierdzić, że zmiana płci nie istnieje. I dodaje jako przykład, że chociaż chciałbym przemienić się w kobietę, nigdy nie dowiem się, co to znaczy być kobietą. Nigdy nie będę mogła wiedzieć, co to znaczy kochać i być kochaną jako kobieta, kochać i być kochaną jako matka, jako córka, jako żona, jako babcia, jako ciocia. Jest to niemożliwe. Dlatego wniosek jest oczywisty. Zmiana płci to kłamstwo. Koniec cytatu. Rektor katolickiej uczelni nie tylko usunął materiał filmowy, ale jednocześnie zapowiedział, że uniwersytet za pośrednictwem swojej dyrekcji do spraw równości płci
w drugiej połowie tego roku podejmie bardzo istotne działania uświadamiające pracowników uczelni w zakresie poszanowania różnorodności. Wszystko potoczyło się jak zwykle. Doniesienie na profesora złożyła Móvil Chile, czyli taka chilijska organizacja na rzecz praw człowieka, która koncentruje się na prawach obywatelskich i wolnościowych lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Czy Kościół w Chile stanie w obronie profesora? Uniwersytety katolickie są w Chile prywatne, ale na podobnych zasadach jak w Polsce. Otrzymują subwencje i przede wszystkim są zależne od Ministerstwa Edukacji. Kościół na całym świecie dał się zepchać na margines, uzależniając się finansowo od państwa. Pozostaje chyba tylko emigracja do Argentyny. Argentyński minister sprawiedliwości Mariano Cuneo Libarona we wtorek mówił, streszczam tutaj jego wypowiedź: naszą wartością jest rodzina, jest ona podstawą społeczeństwa i wychowania. Promujemy symbole patriotyczne, szanujemy i oddajemy cześć naszym bohaterom, odrzucamy różnorodność tożsamości seksualnej, która nie zgadza się z biologią. Koniec jego wypowiedzi. Tak było we wtorek, ale już w czwartek Uniwersytet w Buenos Aires wydał oświadczenie, że stwierdzenie ministra, tutaj cytat, ignoruje podstawy prawne i konstytucyjne Argentyny, które przysługują wszystkim ludziom bez względu na płeć czy orientację seksualną. Koniec cytatu. Mamy więc ciąg dalszy walki kulturowej Javiera Milei. Tu nie chodzi tylko o ekonomię. W ubiegłym tygodniu Mark Zuckerberg wydał oświadczenie, że administracja Joe Bidena wywierała presję na Metę, aby cenzurowała treści dotyczące COVID-19. Dzisiaj tego żałuję. Ja sięgam do moich tekstów, które pisałem w tamtym czasie i widzę, że zachowałem się jak trzeba. Najbardziej cenię sobie ten tekst, który przygotowałem na werbistowskie webinarium zorganizowane przez naszego sekretarza do spraw misji w Generalacie w Rzymie w maju 2021 roku. Konferencja online nosiła tytuł Pandemia i dialog profetyczny. Ja słuchałem innych współbraci i nie widziałem tam wiele profetycznego wymiaru, a nikt nas nie cenzurował. Zuckerberg żałuje, a co na to na przykład gość niedzielny. W polskiej prasie katolickiej, pisałem o tym w moim artykule, brakowało krytycznej analizy strategii rządu w zakresie walki z koronawirusem i przedstawienia alternatywnych rozwiązań. Ktoś zapytał mnie na Twitterze, dlaczego miałby pojawić się artykuł krytykujący lockdown? Odpisałem, że zawsze jest więcej niż jedno rozwiązanie. Istnieją tysiące argumentów przeciwko blokowaniu gospodarki, które są poddawane rządowej cenzurze. Kościół katolicki powinien służyć jako oaza wolności w poszukiwaniu prawdy. Pokazywanie różnych punktów widzenia uczy krytycznego myślenia i rozwija. Trudno wyobrazić sobie dialog bez wsłuchiwania się w głosy innych, zwłaszcza tych naukowców marginalizowanych przez rząd. Tego brakowało nam w Kościele w czasie pandemii. Dlatego nie ograniczam się tylko do czytania ojców Kościoła, aby zrozumieć świat. André Comte-Sponville, francuski filozof i ateista, ostrzegał w tamtym czasie, tutaj cytat, życie, które całkowicie poświęca się ochronie przed śmiercią, byłoby siłą rzeczy chorobliwej i bez smaku. Koniec cytatu. Jeffrey Tucker, libertarianin i nawrócony katolik, napisał w czasie covidowego rządowego rygoru na Twitterze, cytat, jeśli wierzysz w lockdown, zamknij się w domu. Zostaw wszystkich innych w spokoju. Koniec cytatu. Niestety, ale nie chcą nas zostawić. I na zakończenie krótki fragment dzisiejszej Ewangelii według świętego Marka z 7 rozdziału, w którym faryzeusze pytają Jezusa. Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? I mój krótki komentarz. Świat tworzy kulturę, która jest daleko od chrześcijańskich wartości.
nie to jest zagrożeniem dla ucznia Chrystusa, a pozostawanie na religijności powierzchownej. Rytuały, uczynki i modlitwy bez przemiany serca są tylko zewnętrzną kosmetyką. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny odcinek za tydzień. Linki do artykułów pod nagraniem na YouTubie. Jak zwykle, szczęść Boże. Adios.